Wasza wysokość! Pani! Nilfgaardczycy przekroczyli Jarugę! Grabią wioski, mordują! Nilfgaard tego pożałuje. Klnę się na wszystko, co święte. Witam serdecznie, jestem Agron, a to kolejny odcineczek z Wojny Krwi. Dobra, jesteśmy widzowie, moi drodzy kochani, w Aldalsbergu. Dobra, zwiadowców. Okej, okay, więcej tutaj nie zobaczymy. Ale ja teraz tylko tak. Okej, okay, dobra. Chciałem tylko sprawdzić, wiecie, czy nie mamy gdzieś tam jakiejś skrzynki ukrytej, ale nie ma. Pogromczyni czarnych! Wiwat! Wiwat królowa! Wiwat, wiwat! Tylko patrzeć, a samego cesarza z tronu pogonicie. No tak, taki jest zamiar. A wojna to męska rzecz. Pokazałaś im pani. A dzięki, dzięki. Tylko patrzeć, a samego cesarza z dobra, tronu dobra. Pogonicie. Więcej mi nie powiesz, a szkoda, liczyłem już na jakąś szybką mapkę na samym początku gry. Co to było? Do wszystkich jednostek, wszystkim żołnierzom w służbie cesarstwa Nilfgaardu rozkazuje się niniejszym bezwłocznie udać się do twierdzy Aldersberg. Obrona tego zamku jest kluczowa dla planowanej kontrofensywy. Niewykonanie niniejszej instrukcji będzie karane ze szczególną surowością. Duke Ardal Ebdach. No dobra. Aha, a tutaj się biją z jakimś Nilfgaardczykiem chyba, nawet dwoma, nie? Idziemy im pomóc, kurde, idziemy im naklepać tam z Kubańcą. Liryjska armia tak się rozrosła, że jadąc na tyłach pochodu Mewe nie widziała jego czoła. Ciągnący się faktycznie było sporo ludzi tutaj. Aha. Napawał ją dumą. Sądząc potem, to myślę, że oni się pobili. Daleką drogę. W sensie oddziały Mewe. Wilem, który jechał u jej boku. Początkowo żołnierze odnosili się do księcia nieufnie, nawet wrogo. Mhm. Ale nie dziwię się. Po miesiącach wspólnej walki. Ale właśnie, szczerze powiedzieć, to go znów jak swego. Szczerze mówiąc, ja tak Wilemowi do końca i tak nie ufam jeszcze, nie? W sensie, okej, okay, trochę pomógł tam z tymi Obertami, o właśnie, z klanem Obertów faktycznie trochę pomógł, dostaliśmy od nich trochę wojska i powiedzmy, że tak chociaż chwilowo Mewe zażegnała z nimi spory wszelakie, nie? Aczkolwiek mimo tego, tak mówię, i tak już za bardzo to ja mu nie ufam, nie? Krzyki, szczęk żelaza. Zabrać krzyki! Wspomóc lewą flankę! Mewe dobyła broni i pogalopowała poboczem. Okej. Okay. Dopiero po chwili dostrzegła, z kim starli się jej żołnierze. Ze sobą pewnie. W kurzawie lśniły złote słońca. A nie, jednak Nilfgaard. No to spoko. No trochę mnie to zmylił ten nagłówek, upadek, nie? Bywa skrócona. Bardzo dobrze. Mewe wyciągnęła miecz, ale nie rzuciła się w sam środek bitwy jak kiedyś. Dokuczały jej stare rany, niezaleczone urazy, a poza tym dość już się naprzelewała krwi. Nie mogła się doczekać dnia, kiedy wreszcie wymieni szmelcowany na złoto napierśnik na suknię, a zamiast w siodle usiądzie znów na tronie. No tak. No to raczej każdy chciałby już wrócić z tej wojny do rodzin, czy też właśnie do swoich domostw, tak? A nie walczyć ciągle właśnie, jak to powiedziała tej Mewe, przelewać... Oj, przepraszam, przelewać krew. A, nie zmieniłem sobie tego, ale widzowie... Oddało z Ebdachim, idziemy tak pewnie znowu się z nim klepać. Zostawimy to tak. Myślę, że tak to sobie zostawimy. Wyrzuć mi to na razie. Izbel. Może być ta Izbel. Ale raczej to wymienię, to raczej wymienię. To raczej wymienię. I to raczej wymienię. Kurde. Trzy razy ten, balista w ogóle. Gdy któryś sojuszników zostanie zniszczony, ucieknij z pola bitwy. No to ciekawe. Zróbmy sobie tak. Zdaj wrogowi. Okej, okej, on mi tu zada sporo obrażenia, ale nie zniszczy mnie. Więc to jest dla mnie najlepsze. Znaczy najlepsze, najważniejsze. Dobra, zbijemy sobie na razie tutaj tą karciochę. A, i to wszystko sobie uciekło. Okej, fajnie, fajnie. No tak, przecież tak to działało. Mądryja. Zatańczymy! Nowe rozkazy? Nie. Kolejny. No to z kolejnym mogę zrobić dokładnie to samo, więc póki co zagramy sobie posiłeczki już. Cyk. Cyk. Mam kusznika, więc zagramy sobie to tak.
No i dawaj, napitalej go tam. Dobra. Teraz rozstawimy sobie Arniolfa i potem dwa razy znowu balistę. No ty gościu, nie masz innych kart. Really? Dawaj jakieś inne karty, bo to zbyt irytujące to się robi. Ej, no co jest? Co jest grane? Dobra, dawaj mnie to. Dawaj mnie to i tyle. O, super karta. Super, super karta. No to tak, dawaj mi drugi ten. Cyk, cyk, cyk. Na razie niech zostanie. Arniolfa zagrałem 3 tury temu i ani razu go nie wykorzystałem jeszcze. Ale to whatever. No dawaj kolejną. Nie jeszcze to, że źle zagrałem, ale to by na to patrzył. Dobra. A zrobimy sobie coś takiego, żeby trochę więcej było tutaj pod ten. A nie, bo 2 punkty zadajesz sobie obrażeń. Nie 3. No to nieważne. To nie będzie więcej pod Izbel. Ale serio, nie co za chłop za karty gra jakiś z dupy, za przeproszeniem. Dawaj mnie to. Cyk. Da, wincy, wincy. Wincy. No później to zagrałem trochę, ale to nieważne. Cyk, cyk, cyk. Czemu to jest takie łatwe? A. Ty kurde. Czyli jak ładunek mi jakiś zostanie, to potem muszę pingnąć swoją jednostkę. Znów na front. To nawet nie wiedziałem, ale to nieważne. Cyk. Jeszcze nie jest za późno, żeby zrezygnować. Dobra, przecież to mogę spasować dawno. Nie tak strasznie głośno. Łatwe. Oficer polityczny usłyszy. Nie wiem, po co oni taką walkę widzowie robią, nie? W sensie, no... To z początkową talią... Litość. Nie wiem, co to jest. Strasznie słaba to... Co? O inaczej, strasznie słabe karty. O to mi chodziło. Karni zdeterminowani. Tym razem szybko. Widać, że już siły nilgardzkie opadły jakby, nie? Raportował zwiadowca. Uparzę za to, z czym mierzymy się wcześniej, a teraz, no co, dwa inne światy. Na piaszczystym gościńcu. Okej. Okay. Mewe zatrzymała się przy jednym z nich. Był zarośnięty. Dłoń miał owiniętą brudnym bandażem. No, dezerterują chłopy sobie. Widząc królową, opuścił głowę. I teraz co, teraz płakacie o litość? Kurwa, no wiem, że uciekliście, zdezerterowaliście ze swoich wojsk, czy tam wiecie, od swoich generałów, ale kurde, w sumie jeszcze tak byliście dowodcami, więc... No, ja nie mam teraz jakby pewności, że okej, okay, dobra, już macie dość przelewania krwi, dość tej wojny, ale wiecie, no oni dawniej mogli też mordować Liryjczyków, Riwów i tak dalej, nie? Więc ja nie wiem, co mam z nimi wiem, zrobić. Mam jakiś wybór w ogóle? Powiedziała Mewe. Ale nie bójcie się. Nie obedrzemy was ze skóry, nie ugotujemy żywcem. Nie, tylko na palw nabijemy i tyle. Kiedy odeślę was do domów. I mam nadzieję, serio? Że razem już tam zostaniecie. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Z trudem powstrzymując grymas bólu. Miała odparzenia na udach. Ręce poranione od lejców. Przygryzła usta, popędziła wierzchowca. Bardzo ciekawa. Cel był już blisko. Decyzja tej królowej, nie? Znaczy, nie, inaczej, nie mówię, bo nieraz też podejmowałem podobne decyzje jak Mewe teraz, tak? Ale akurat tym razem podjąłbym inną decyzję. W sensie, to byli dowódcy i tak dalej. Odbije. Ewentualnie można też i na razie podtrzymać, być może później wymienić ich na, wiecie, jeńców za jeńców. Kto wie, może Nilfgaard też ma jeńców tutaj jakiś właśnie od nas, tak? Ej, a jak mogę tam, kurde, po tamte łupy dojść? Bo tak kuźwa średnio widzę. Tędy jakoś tu podniesiesz? Weź podnieś. Mewe, kurwa, jak tam wejść? No tu jest taki kamieniek, coś ten teges, ale nie ma jak tam wejść. Tędy tu, a tędy tu? Dawaj, może tędy tam się wejdzie? Dobra. Whatever. Na razie to muszę z nim pogadać, a nie marnować czasu, bo... Nie do ciebie przyjść na nauki, panie. To chyba dużo nie zostało. To myśmy mieli pomóc Lirii, a wyszło na odwrót.
Zgadza się. Królowie mogliby do ciebie przyjść na Dobra. Spokojnie, no inni królowie też jakby... Może nie do końca zawinili. Wasza cokolwiek łódź, którą Nilfgaardczycy spławili zarabowane dobra, rozbiła się o przęsło mostu. Możemy wyłowić upy, ale zważ na to, że nurt w tym miejscu jest wyjątkowo silny, co zwiększa ryzyko strat w ludziach. Zapłacimy wieśniakom, niech oni wyłowią te dobra. Dawaj. Zróbmy tak, po co marnować ludzi przed tak naprawdę jakby ostatnią walką, nie? No tak mi się daje, że to będzie ostatnia walka. A tych łupów to ja kurde dzisiaj podniosę, nie? Co jest grane, tej? Co jest grane? Olipka? Olipka, it would be a fucking problem. Tamte były bliżej, to se podniosę, a tych kurde nie podniosę. Dobra, walić te łupy chyba. Trudno się mówi, no jakby... Nie wiem jak. Chyba, że jestem głupi. To też może być jakaś opcja. Nieważne. Zostawmy ten temat. Pan, jak widzisz, mieszkańcy Edir robią co mogą, żeby odbudować zniszczone domostwa, ale brakuje im budulca. Pytają, czy nie chciałabyś oddać im nieco drewna w zamian za dobra znalezione na okolicznych pobojowiskach. Jaka jest wasza decyzja? Patrzcie, jaki zarobek. Wcześniej dostałem 600 drewna za 1000 z golda. Kurwa. Jedna nie zarobek, bo nie doczytałem, że i dorzucę złoto. Myślę, że to jest plus złoto i wiecie, że... A, nieważne. Oj, dobra, dawaj to. I tak raczej już nie będę nic rozbudowywał, więc walić te zapasy, nie? Czy tam bardziej, no... Chuj, nie będzie to zapasy. Brakuje mi słowa znowu. Poprowadziła cię do zwycięstwa. Mhm. Nilfgaardczycy rozgniewali bogów. Zbyt wiele było w nich dumy. Spokojnie, rozgniewali bogów, bogowie się na nich zemszczą. Cała północ ci dziękuję, pani. A ty dziękuj bogom. No gdyby nie Mewe, to ta północ już dawno by upadła. Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy sobie tu. Co tu mamy? Nowy cmentarz, jakich wiele w tej okolicy. Większość grobów jest bezimienna. Pewnie nie udało się ustalić tożsamości zmarłych. Żołnierze proszą, żebyśmy zapalili znicze na cześć ich pamięci. Czy zgodzisz się przeznaczyć środki na ten cel? Tak, zgadzam się. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mewę słuchała akurat raportu jednego ze zwiadowców. Znowu ta sama te. Nagle usłyszała krzyki dochodzące z więziennych zbitek. Taki sam znowu, nie? Po chwili oczom królowej ukazał się makabryczny widok. Nilfgaardzcy jeńcy, zostali zamordowani. Okazała łaskę, leżeli zmasakrowani pośród namiotów. Rajla wróciła, kochani. Rajla wróciła. Szlak, wyszeptała królowa, patrząc na zakrwawione ciała. Za zbrodnią stali chłopi z kamieniołomów. Kurde, byłem blisko. Których Mewę wcieliła. Ale to Rajlak namówiła. Pamięć jak o nic. Krzywdach doznanych z rąk Nilfgaardczyków była wciąż świeża. Nie mogli pogodzić się z tym, że ich oprawcy unikną kary. Postanowili no i dobrze. Więc wymierzyć ją sami. Choćby co? Wbrew woli królowej. A, kurwa, nie to ze mnie. Nieważne. Krzyczeli Rivowie. Należało im się! Co? Czemu nie ludzie? Rozumiem nazywać skojatelnie ludźmi, ale czemu Nilfgaardczyków nie ludźmi? Mewę wiedziała, że powinna ukarać organizatorów. Ja pierniczę. Ale ostatecznie oddała ich pod osąd bezpośrednich przełożonych, ignorując protesty doradców. Okej. Miała już dość wybierania między jednym złem a drugim. No nareszcie, nie muszę już wybierać między jednym a drugim złem. Jeju, jak dobrze. Jak dobrze. Serwis, miałem tak... Czekajcie, wojna ma się ku końcowi. Czarni uciekają z podkulonymi ogonami. Czas podnieść naszą ojczyznę z popiołów i gruzów. Kto żywnie chełapie za piły, młotki i siekiery, za kasa rękawy, bierze się do pracy. Cały naród buduje swój dom. No i słusznie, słusznie. Właśnie widać, że chaty się odbudowują. Tutaj są jeszcze spalone, a tutaj już jest jakaś, no, w miarę odbudowana, no nie? Można tak powiedzieć. Ale co mi chodziło? Widzowie, naprawdę już mam dość wybierania między jednym złem a drugim. Bo potem jak sobie przerabiam te odcinki, to mam takiego, wiecie, kurwa, co ja zrobiłem? Czemu ja wybrałem tą opcję, a nie tą drugą? Czemu ja taki głupi jestem? Ej, kappa, ale... Ej, to tak bez kapy, widzowie, serio.
Często właśnie tak mam od tych odcinki, że dopiero wtedy sobie uświadamiam, czemu ja to zrobiłem, a nie coś innego, nie? Ale no, jest jak jest. Demawen jest zły, ale Demawen się nie umywa. No i sztos. Podoba mi się to stwierdzenie. Dobra. Dobra, teraz tak, tu mamy upy. I może tędy sobie przejdziemy, co? Dobra, jessa. Essa, esunia. Pozdrowini. Kto ma wiedzieć, ten wie. O co, kaman. Dobra. Teraz ta. Tutaj mamy upy kolejne. A daj jeszcze zwiadowców. Nie, już nie można. Dobra, no to spoko. Spoko. Ja już też jakby nie chcę się zbierać tych upów, no bo tak jak mówię, no mamy tych zasobów od cholery. Właśnie, zasobów. To jest osoba, którą wcześniej szukałem. Mewę zauważyła, że jeden z jej zwiadowców, nieważne, kapral Larkin, zatrzymał konia też i w pieniu wpatrywał się w ścianę lasu. Pani, przysiągłbym, że coś słyszałem. Jakby szept. Ale teraz nic, cisza. A może mi się tylko zdawało. Zdawało? Mewę położyła dłoń na jego ramieniu. Nikt nie ma ostrzejszych zmysłów niż ty. Jeśli mówisz, że coś słyszałeś, trzeba to sprawdzić. Mhm. Kapral Larkin zasalutował. To sprawdzamy. Wjechał w las, czujnie rozglądając się na boki. Coś przykuło jego uwagę. Zeskoczył z konia i odgarnął na bok liście paproci, odsłaniając zajączek ciśnięte w mokrej ziemi ślady. Zająca. Wasza wysokość! Krzyknął, odwracając się gwałtownie w stronę gościńca. Każ trąbić na alarm! Wierio! Uciszyła go wystrzelona z pomiędzy drzew strzała. Wierio, co? Chwilę później. Co? Las wypełnił się okrzykami w starszej mowie. Wiewiu, co? Wiewiu. Co? Wiewiu jakaś go zabiła. Nie no, wiewiórki oczywiście. Wiewióreczki. Mewę zakęła? Nie, no dobrze, zaklnęła, chciałem powiedzieć, tylko brakuje literki, nieważne. Nawet zaklęła pod nosem. Czy nienawiść Skojatel nie znała żadnych granic? Wojna była już przegrana. Nilfgaard, który wspierał ich walkę przeciw Królestwom Północy, wycofywał się za Jarugę. Elfy musiały wiedzieć, że atakując jej oddział, nic nie zyskają, nic nie ugrają, poza śmiercią Kil'Cudwan. Kuźwa, jak nie Nilfgaard, to znowu teraz Wiewiu nie atakują. No co jest? Dobra, Hajdawer, idź mnie stąd. W ogóle to była skrócona czy standardowa, bo oczywiście mądry ja nie zwrócił uwagi na to, nie? O boż. Dobra. Cyk. A to niech zostanie. To pułapka do broni! Nie masz. Skrócona, malu, nie ma, no to towaru. Dobrze. To bardzo dobrze. Ciekawe, cyk, czy kiedykolwiek cyk spłacę dług studencki. Co tam masz? Wezwij losowego nie, elfa ze swojej talii. O ty kurde. O tak, to my się nie będziemy bawić. Nie potrzebuję broni! Zadaj jeszcze 6 punktów obrażeń, to jest wzmocnione. A ty co masz? Jorwe! O kurde. Zbiję mi go. Ała. To wylewo. Ale cóż, nic tu nie poradzimy raczej. Ale zrobimy sobie coś takiego. Cyk. Wypierdzielaś mnie z tymi elfami. Bo one są strasznie mocarne. Niech rozbrzmi śpiew stali. W sumie tak ogólnie to była brązowa jednostka, więc też mogę ją przechwycić. To jest złota, zniż ranną jednostkę. Dobra, póki co chyba nie masz jak mnie obić. Więc zaryzykuję, zagram to i zagram posiłki. I tak mam runę tą nadziewaną pustą. Więc no. Zagrajmy sobie posiłeczki tutaj w to. Niech będzie tak. Zbiję ci to, żebyś tam już elfa żadnego nie przyzywał. Coś mnie tutaj nie denerwował. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Która nie jest elfem, to ja to chcę, to ja to sobie to później przejmę, ale jeszcze nie teraz, chociaż mogę teraz. Dobra, to daj mi to trofeum, idzie tutaj w to sobie przejmiemy,
I cyk. Kurwa. Misklik. Jakby to pytał, to misklik. Dobra, tutaj na spokojnie, tam tyle obrażeń, że way. Dobra, daj 3, 2, 1, cyk. Usunięłem mu to gówno. Mewę, znaczy mewę, Izbel 20. Nie za mewę. Uzdrój brennego sojusznika. Też ciekawa karta. No to co, wyrzućmy sobie runkę, która i tak mi jest niepotrzebna do niczego. Czy ja bym to chciał, ale chyba nie będę miał co uzdrawiać, więc raczej to po prostu sobie zniszczymy. Dobra, ja tak to zostawię, bo jak użyję tego rozkazu tutaj, to będę musiał znowu swoją tą. Lecz póki co, korzystajmy z tego. Dobra, no to wiecie co, wydupię mnie z tym. Cyk. Chodź, Izbel. Jeszcze nie jest za późno, żeby zrezygnować. Dobra, ja to pasuję, bo nie bez sensu jest to dalej grać. Przecież gości tak i tak nie ma czym tego zrobić, nie? No i tak nie ma czym tego zrobić. Bez sensu to dalej ciągnąć w ogóle. Dzięki za wzmocnienie, byku. Rena, stój! Poddajemy się! Co ty nie powiesz, byku? Co ty, byku, nie powiesz? Bojownicy Skojatel nie mieli szans w starciu z Mewę. Kiedy tylko ucichły odgłosy walki, królowa odrzuciła na bok naszpikowaną strzałami. Ciekawe, czy im też wybaczy, weźmie w niewolę, czy nie? Przyprowadzić dowódcę komanda. Mewę spodziewała się kolejnego bufona, który będzie zadzierać nosa i wyzywać ją od Bleded One. Ale zakrwawiony elf, który przed nią stanął, wcale nie zgrywał hardego. Unikał jej wzroku. Drżały mu usta. Ciekawe. Młodo wyglądasz, elfie. Ile masz lat? 30? 27, pani. A, prawie w moim wieku jesteś. Mam 2 lata różnicy. No w sumie teraz już jak jest nowy rok, no to już można powiedzieć, że rok. Piękny wiek. Żal będzie umierać. Zaklinam cię, Rena. Okaż litość. Jeśli nie mnie, to chociaż... Litość? Chyba kpisz. Zastawiacie pułapkę, atakujecie z lasu jak rozbójnicy. A teraz chcecie litości? To nie była pułapka. Nie rób ze mnie idiotki. A co to była, jak nie pułapka? Nie chcieliśmy z wami walczyć, Zwerę. No to coś się to kuźwa robili. Co zabiło sierżanta Larkina? O! Bobołaki? Chłop celował w dzika i trafił w Larkina. Kiedy zobaczyliśmy, że jedziecie gościńcem, schowaliśmy się w lesie. Czekaliśmy, aż przejedziecie. Mhm. A to co to za zbłąkana strzała była do jasnej ciasnej? Ale twój zwiadowca coś usłyszał. Aha. Znalazł nasze ślady, zrozum. Nie mieliśmy wyboru. Zajebiście. Ale wiecie, że jakbyście go nie zabili, a on by was znalazł, a my byśmy was wtedy zaatakowali, to wy wtedy mielibyście czas, żeby się poddać, tak? Nie musielibyśmy walczyć, a tak no to wy jakby piesi zaczęliście i sami sobie to ten los zgotowaliście, tak? Więc nie rozumiem twojego toku rozumowania, gościu, nie? Mogliście się poddać, właśnie, nie obchodzą mnie twoje wymówki, mogę zrozumieć, ale nie wybaczyć. Mogliście się poddać. Zróbmy tak. Tak jak komando Drystana? Złożyli broń edyryńskiemu generałowi, kazał ich powiesić. Wszystkie. Ja to nie ja nie jestem z Edirn, więc tutaj, gościu, nie bierz mnie za Demavenda, bo u niego jest Raila, która was nienawidzi i będzie was jebać do końca życia, za przeproszeniem. Skoro i tak mamy umierać, wolimy. Dlatego umierać wyleciała też z mojej armii, jakby nie patrzeć. Co tu w ogóle robiliście? Idziecie na odsiecz Ebdachiemu? O, dobre pytanie. Nie, Rena. Uciekamy. Przed Ebdachim? Kiedy zrozumieli, że przegrywają, wyrzekli się nas. Może jakiś sojusz, coś ten tygiest, co? Mamy już krasny ludów, dodawać jeszcze elfy. Nie, nie chcę. Szczerze, lubię elfy. 50 sztuk złota za głowę każdego Skojatel. W Temerii Kedwen jest tak samo, jeśli nie gorzej. W sensie tak, widzowie, lubię elfy, bardzo lubię elfy. Aczkolwiek tutaj, wcielając się w postać Mewy, to ja nie chciałbym zapomnieć nic wspólnego, wiecie, przez Eldaina przykładowo, no nie? Próbujemy połączyć siły. Więc z oddziałem Jorveta raczej nie chciałbym razem uciec ich jak najdalej stąd. Swojej to armii. O, z oddziałem Jorveta. Okej. Okay. Czemu mi to wszystko mówisz? Bo słuchasz. Bo poszedł status 60? Kazałaś mnie zabić. Znaczy, wciąż masz serce. Może tak być. Fajne, Aethu.
Dobra, mów po polsku. Błagam. Zostało nas niewielu, jesteśmy wyczerpani, ranni. Nie stanowimy żadnego zagrożenia. Pozwól nam odejść z waszych krain. A idź ta w pijarony, idź ta se, idź ta. I tak zamówiłem wybrać między jednym złym a drugim, ale mam nadzieję, że chociaż tego nie będę potem żałował. Idź ta se w cholerę. Jak ci dziękuję. Spraw, żebym nie żałowała tej decyzji. Bez kitu. Dziękuję. W imieniu swoim i mojego ludu. Mewe własnoręcznie rozkuła jeńców. Idź ta w pizdu. Liryjczycy i tyle wam powiem. Się całej sytuacji w milczeniu, ale ich desaprobata była wyczuwalna. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale już tyle tutaj Mewe przelała też krwi. A oni, no, byli idiotami. W sensie oni pierwsi zaatakowali, a potem się tłumaczyli, że nie chcieli. Aczkolwiek jakoś tam da się to zrozumieć, tak? Czasy, kiedy mogliście wymagać, żądać i oczekiwać, dobiły końca. Moje wynagrodzenie nie jest negocjowalne ani co do wysokości, ani waluty, bo wasze floreny już teraz warte są mniej niż... Nieważne, cidaryjskie grosze. Daję wam czas do jutra. Potem bezpieczna podróż w stronę granicy będzie niemożliwa. Z południa naciąga już bowiem królowa Mewę. Tak, już tutaj jest, byku. No i dobra, i mamy tutaj to. I tam powinna być ostatnia walka w Alesbergu. I to chyba będzie tyle. Chyba. Ludzie, jedzcie dorsze, gówno gorsze! Rynek w Harmelen aż tętnił życiem. Ku zdziwieniu Mewę. Kurwa, jaka reklama, Boże. Nilfgaardczycy zrównali to miasto z ziemią. Odbudowa ruszyła jednak z kopyta. Wszędzie słychać było młotki i piły. Pachniało zaprawą murarską. Hit. Widząc znamienitego gościa, burmistrz popędził na spotkanie królowej. No i gitar. Nie, no wiecie, w sensie, co to ma? Ludzie, jedzcie dorsze, gówno gorsze. No to co, że od twoich dorszy, które sprzedajesz, jest tylko gorsze gówno? To szczerze mówiąc, to ja bym za hu tego nie kupywał od ciebie, babko. To wszystko musi kosztować fortunę. Skąd macie pieniądze? Dostaliśmy świetną pożyczkę. Kwota duża, procent niski, a termin... O, w prowidencie pewnie. Za 100 lat! O, chciałabym poznać bankiera, który udziela takich kredytów. Nic Barnaba. Prostszego, pani. Mieszka tuż przy rynku. Zaintrygowana królowa poprosiła... Wymyślił nowy system pożyczek. Przywitał ją nie kto inny jak... Murko Widmar, krasnolud, a, ten gościu. Mogła, nazwijmy tak, to, ta. Uzyskać kapitał zakładowy. Kogo widzę? Skądście gościu kojarzę? Zapraszam, zapraszam. W banku aż wrzało od pracy. Szeleściły papiery, brzęczały monety, a pieczątki stukały o blaty. Mhm. Słyszałam o preferencyjnym kredycie, którego udzieliłeś. Spłata za 100 lat? A gdzie mi się śpieszy? No w sumie tak, no. Aż miło patrzeć, jak robota idzie. Tylko ciekawe, jakie odsetki są. Chce. W Mahakamie rok byśmy dyskutowali, czy fundamenty wpuścić na 2 metry, czy 2 metry i centymetr. 2 metry i centymetr. Królowa, Boże, jaka dokładność, kurwa, do milimetra się wyliczajcie, ludzie. Pogratulowała mu sukcesów i ruszyła w dalszą drogę. 5000 dostałem w ogóle? Cheat. Przyszedł do niej z intrygującą wiadomością. No te setki naprawdę muszą być na dość wysokie. Z wozów znaleziono skrzynię wypełnioną złotem. Mhm. Żołnierze zachodzili w głowę, kto sprawił im taki prezent. Mewę miała swoje podejrzenia. No to fajne te pożyczki, bo nawet nam się dostało, widzowie, 5 koła. Gościu, zgubiłeś rym. Ale tak to fajnie. Wpierw fundament równy w sznur, potem na bankietach mur. Okej, lepiej. Buduje swoją ojczyznę. Chujowo. Dobra, coś jeszcze masz do powiedzenia, czy nie? Nie, tyle. Pan Murko mówi, żeby nie brać kredytów w markach kowirskich. To się nie opłaca. A czemu to tak? Gdyby był taki jak pan Murko, wszyscy żylibyśmy za pan brat. Tak, gościu, jak za te 100 lat przyjdzie ci spłacić kredyt albo twojej rodzinie, to wam się kuźwa odechce jeszcze go
przeklniecie tego gościa, nie? Krasnoluda znaczy się. Tak mi się wydaje, nie wiem co, jak to tam działało. Kurde, nie... Krasnoludy niskie, to niskie dają procenty. Tak. Niskie, niskie. Ale w skali 100 lat to ci trochę tego gościu narośnie jednak mimo wszystko, wiesz o tym? Dobra. O, katapulty jak napierniczają. Walczyć u twojego boku. A, dziękuję, dziękuję. Ramię w ramię. Wyrzucimy czarnych za Jarugę. Ta jest. Vivat Edirn! Vivat Rivia! Vivat Mewe! Lyria! Hyrulia? Ramię w ramię. Wyrzucimy czarnych za Jarugę. Ktoś gościu wymyślił, nie? Jakąś nową nazwę dla Lyrii. Oj, na miejscu nawet to bym się, kurczę, Felek obraził. Leryjski déjà vu. Zbliżał się do i co tutaj, spotkamy Demawendzika, tak? Był piękny, słoneczny dzień. Lekki wiatr kołysał drzewa. Ale Mewe miała przed oczami obrazy z początku wojny. Mury oświetlone łuną ognia. Mm-hmm. Krzyki uchodźców. Duszący smród spalenizny. No. Twierdza znów była przykre widoki i... Tyle, że tym razem na błonie aromat? Wypiewały flagi Edirn. Niech będzie. A na basztach poszarpane nilfgaardzkie sztandary. Królowa bez trudu odnalazła namiot Demawenda. Był utkany z jedwabiu, obszyty srebrną nicią. Okej. Widać, że w królestwie znów się powodzi. Mruknęła Mewe. I to jeszcze jak? Normalnie aż płonie entuzjazmem miasto. Królowa Mewe, wybawicielka północy, pogromczyni czarnych. Demawend. Uciekający król? Nie drwi. Nie śmiałby. Tak właśnie sławią cię w pieśniach. Sam mistrz Jaskier napisał o tobie balladę Bitwa mistrz. Okej. Okay. Wierzyć słowom poety, władasz mieczem równie dobrze co wiedźmin. No, a Jaskier zna się na rzeczy. W sensie nawet tam był. Brzmisz, jakbyś był zazdrosny. No, a jakby nie być zazdrosny? O nim co? Jakieś legendy będą pisać? W sensie o czym? No tutaj, okej, tutaj pewnie weźmie sam słowę na siebie, że to on jakby ocalił Królestwa Północy, a nawet tak zostanie jakby zepchnięta na ten niższy plan, tak? Bo co, bo zniszcza stopniem. Szczerze, Mewe? Pewnie tak będzie. Zabrakło mi odwagi, determinacji. Kiedy cała północ podkuliła ogon, ty jedna pokazałaś. Zgadza się. Odwagi to się na pewno gościu brakło. To będzie lekcja na przyszłość. No, byś nie musiał z niej wyciągnąć wniosków. Skoro już mowa o przyszłości. Zapytajmy o to, no bo w sumie narażałem się dla niego też wcześniej. Aldwin? Ha, rośnie jak na drożdżach. I podobny do mnie jak dwie krople wody. No i gitara. To dobra wiadomość, zważywszy na profesję matki. Teraz to hrabina Damroka z Gulety, dama dworu. Tak. Łamane burdel mama. Twoja prawowita małżonka musi być zachwycona. Ciężko powiedzieć. Dawno się z nią nie widziałem. Rozumiesz, obowiązki. No tak, no wiadomo, no ma swoje obowiązki. Klientów ma pewnie dużo. Ale też pewnie nie najgorzej zarabia, nie? Ma to sens. Można tak powiedzieć. Ale dość o mnie. Skoro już tak plotkujemy jak dwie kumy na gumnie, to powiedz, co z Mewem? Nieważne, co tam usłyszałem. Jest tu ze mną. Jest, jest. W kajdanach? Nie, jest moim doradcą. Nie, w książęcym diademie. Dogadaliśmy się, co było, minęło. Ta jest. Przyszłość, lekcja o czym ty mówisz? Przyszłość? Co miałeś na myśli? No bo pewnie myśli, że znowu go zaatakują, nie? Znaczy, przecież was. Wiesz, że ta wojna nie zakończy konfliktu z Nilfgaardem. No nie, Nilfgaard jest jakby pazerny i łakomy na wszystkie inne kraje, nie? Najlepiej, żeby na mapie były tylko flagi z czarnym słońcem i tyle, nie? Podpiszemy traktaty, czarni wrócą za Jarugę, ale stare granice przecież nikogo nie satysfakcjonują. No. Mnie satysfakcjonują, dziękuję bardzo. I życzyłabym sobie, żeby nikt ich już nie przekraczał. Słusznie, słusznie. Jesteś wybitną wojowniczką, ale stratek z ciebie żaden.
Trzeba myśleć w szerszej perspektywie. Jeśli damy Nilfgaardowi wzrosnąć w siłę, za 10 albo 20 lat uderzą znowu. Trzeba być może. Najprawdopodobniej tak będzie. Zasadzić się. I kiedy najmniej się tego spodziewają, przetrącić im kręgosłup. Pomyśl. Wiesz co, Demawent? Ja widzę, właśnie, ja to Demawendziku widzę inaczej. Nie trzeba ich uprzedzać. Armię zbudować, okej, zasadzić się? Niekoniecznie. Trzeba zjednoczyć północ, zrobić, nie wiem, jakiś więź dla wszystkich tych królów u was, tych królestwa północy i dojść do takiego wspólnego konsensusu, że jak, nie wiem, przykładowo Nilfgaard napadnie na jakieś dane miasto, to każdy jakby wysyła część swoich wojsk i tyle. I jest wtedy, wiecie, mobilizacja i tak dalej, i tak dalej. A tak to wy sobie daliście Nilfgaardowi spokojnie wejść na wasze ziemię, a dopiero później reagowaliście, jak już ty straciliście swoje właśnie ziemię, tak? Więc no tutaj leżał jak dla mnie główny problem. Ale dość. Tak może tylko mi się wydaje. Nawet nie chcę o tym słuchać. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Pomogę ci, może ja się mylę. A potem wracam do siebie, gdzie zamierzam dożyć spokojnej starości. Jak sobie razem z Willemem. Możemy zaatakować miasto w każdej chwili. Ale... Dalej boli jego strata trochę. Ale trudno, kto mógł wiedzieć. Moi zwiadowcy donoszą, że z południa przedziera się tu niewielki oddział Nilfgaardczyków. Jadą bezdrożami pod osłoną nocy. Nie jak niewielki, to kogoś. Co za problem. Niby kogo? Nie wiem. Może czarodzieja, który ma przeszkodzić w zdobyciu miasta. Tak czy owak, nim uderzymy, trzeba się upewnić, że ten oddział nigdy nie dotrze do Aldersberga. Nie ma problemu. Zajmę się tym. Na pewno? Nie, na żarty. Co przyjechałaś? Musisz być strudzona podróżą. Kurde, jestem, ja myślałem, że tylko tu będę musiał i chcę zadbać o to, żeby zaatakować na miasto, a nie jeszcze jakiś konwój z jakimś czarodziejem, czy z jakimś innym obszczymurem atakować. To najlepsze chyba też mam w Givinciku. Też bardzo fajny, podoba mi się co najmniej. Ale aczkolwiek, nie, no, chyba go posiadam. Zdroża Angren nie mieli sobie równych. A szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, skąd ja go mam, nie? Tropy wroga. Nie pamiętam. Pani są niedaleko. Jeszcze tego samego dnia oddział Mewe zrównał się z Nilfgaardczykami. Lyryjscy jeźdźcy otoczyli wroga, zmusili do zatrzymania się. Zrobiło się cicho. Tak cicho, że słychać było syk napiętych cięci. Okej. Czy któryś z was mówi we wspólnej mowie? Ja, wasza wysokość. Kalduin. Widzę, że wiesz, Balduin, Kalduin. A ciebie jak zowią? Kalduin, pani. Wreszcie nilfgaardzkie imię, które jestem w stanie wymówić. Zatem, Kalduinie. Ciekawe. Jutro, najpewniej pojutrze, wojna się zakończy. Może jest gościu stąd. Głupio byłoby teraz umrzeć, prawda? Ta. Trudno się nie zgodzić, pani. No, to pakuj się. Dupę w kroki i wąda do Nilfgaardu. No właśnie, na swojej ziemię. Już przelałam krwi, nie mam apetytu na więcej. Więc jeśli nie dacie mi ku temu powodu, obiecuję, że ujdziecie z życiem. A teraz ja bym skorzystał z tej obietnicy. Co nawet otrzymuję słowa. Powinniście o tym już dobrze, gościu, wiedzieć. List. List. Tutaj ja mu dam. Daj mi to pismo. List do kogo? To musi być naprawdę pilne pismo. Kto je napisał? Szanowna pani Ebdachiowa? Nie, wasza wysokość, cesarz. A kto? Proszę, proszę. Musisz być ważną osobą, żeby wozić pisma od samego Emhyra. Ale nosisz prosty mundur, nie widzę na nim żadnych odznaczeń. Kim tak naprawdę jesteś, Kalduinie? Szpiegiem? Zwykłym posłańcem, wasza wysokość. Nie kłam. Wiem, jak podróżują posłańcy, pojedynczo, bez zbroi, na rączym koniu. A ty masz obstawę ciężkiej jazdy. Bo to jest taki posłaniec level hard, wiesz, zaawansowany. Przewożę rozkazy, których adresaci zwykle nie chcą wykonać. Dlatego nigdy nie podróżuję samotnie. Ma to sens? Może i ma. Przysiągłem dostarczyć go generałowi Ebdachiemu. Dostarczysz go Ebdachiemu tylko za pośrednictwem królowej Mewe. Czy tego chcesz, czy nie? To zróbmy tak. Mój tłumacz przeczyta ten list, a potem ci go odda. Przysięgi nie złamiesz. Kto wie, może nawet przeżyjesz. Ciekawa opcja. A jeśli się nie zgodzę? To zamiast listu, to ten Ebdachi dostanie twój łeb. Zgadnij. Piszesz się na to? No. Przystaję na twoją ofertę. Dawaj łeb.
Tłumacz złamał pieczęć, przeczytał pismo. I zaraz odkleiło się trochę. Spotki. Zbliżył się do królowej. Powiedział coś szeptem. Naprawdę? Nie ma mowy o pomyłce? Coś takiego. Ale co? O co to chodziło? Twój szczęśliwy dzień. Ja się nie dowiem? Widzowie, my się nie dowiemy, o co tam chodziło o tym liście? Ale pod jednym warunkiem. Co? Mianowicie? Wręczając list, przekaż generałowi moje osobiste pozdrowienia. O! Caldwin ruszył stępem w stronę... To była dobra opcja. Liryjczycy patrzyli na królową w szoku, nie wierząc własnym oczom. Mewy wybuchnęła śmiechem. Jutro zrozumieją dlaczego, pomyślała. Ja też dopiero zrozumiem jutro. Generał Ebdachi rozpoczął inwazję Lyrii i Rili od aroganckich roszczeń wobec Mewy. Nilfgaardczyk mógł sobie pozwolić na zuchwalstwo. Był pewien szybkiego i całkowitego zwycięstwa. Tak, tylko coś mu nie pykło. Parę miesięcy później to on otrzymał ultimatum sygnowane przez samego cesarza Emhyra Far-Emreisa. Mhm. Jego treść była zwięzła. Co, to jakaś trucizna jest? Pozostawiała pola. Widać pod na nim i fiolkę jakąś, pewnie trucizna. Po śmierci generała Ebdachiego, zgadza się. Nilfgaardzka armia pogrążyła się w chaosie. Zjednoczeni królowie północy wykorzystali zamieszanie i uderzyli. Foltest, Demavend i Henselt. Żołnierze wiwatowali na cześć swoich władców, a zwłaszcza władczyni. No. Mewy i bardzo dobrze. Niemożliwego. Dzięki jej bohaterstwu i determinacji inwazja Nilfgaardu zakończyła się klęską. Sromotną klęską. Potem jeszcze długie lata. Surowo. Ale zawsze sprawiedliwie. I bez fęba. Czyli to baba obroniła północ przed czarnymi. A co, masz z tym jakiś Można problem? Można tak to ująć. Ale heca. Dobra, zgadzcie, kim był narrator. Znalazła sobie potem jakiego chłopa? Daj już spokój, całą noc gada. Koniec historii. Musimy odpocząć przed jutrem. Tak, zwłaszcza, że przed nami jeszcze... Daleka droga. Jak to daleka droga? Pewno ci już w gardle zaschło. No ale weź jeszcze powiedz, co się z nimi stało? Z Reinhardem, Gasconem? W dwóch słowach chociaż. Ech, niech już będzie. Okej. Okay. Zacznijmy od Wilema. Fajnie, że do coś takiego dodali jeszcze, aby ich dalsze losy. Ciężko pracował na to, by zyskać szacunek matki. Był gotów wykonać każdą misję, podjąć każde ryzyko. W końcu dorósł. Chłopiec, którego Nilfgaardczycy traktowali jako narzędzie, stał się postrachem pogranicza. No. I godnym następcą Mewę. I teraz to cię Wilemik naprawdę już szanuje. Pochowano z najwyższymi. W końcu pokazałeś, że masz jaja w tej rodzinie, nie? Trumnę nieśli lordowie. Marsz żałobny grała orkiestra wojskowa. A przy grobowcu rodziny Brosardów stanęła nowa rzeźba. Herbowy wyżeł. W książęcej koronie. Na cześć Gascona. W Nilfgaardzie wieści o klęsce przyjęto z niedowierzaniem. Powracający z frontu cesarscy żołnierze opowiadali o okrutnej królowej z Lyrii, mordującej jeńców, łamiącej święte prawa. Nadali jej przydomek Gweldet, żądna krwi. Po tym, jak Skojatel wycofały się z Królestw Północy, elfy i krasnoludy nie miały wyboru. Wyszły z lasów, wróciły do ludzkich miast. Żyły w ciągłym strachu, świadome, że kolejny krwawy pogrom nadejdzie prędzej czy później. No niestety później nadszedł, nie? A Mewę? Tak jak mówiłem, chociażby flot sam. Rządziła żelazną ręką. Ze wsparciem syna. To, że mogła na nim polegać, zaufać mu, było dla niej chyba ważniejszym zwycięstwem niż odbicie Rivi. A teraz, jeśli pozwolisz... Jasne. Dam ci już spokój, odpocznij sobie. I do następnego. Do następnego. Okej, widzowie. Mamy to. Mamy to oparte na prozie oczywiście Andrzeja Sapkowskiego, Wojna krwi, wiedźmińskie powieści,
mamy ukończoną kolejną jakby tutaj taką, no powiedzmy poboczną serię, no bo wiadomo, główna seria dalej na kanale to Gwint, jakby to jest fundamentem tego kanału, nie oszukujmy się. Aczkolwiek no gierka naprawdę bardzo, bardzo fajna, dużo rzeczy pozapominałem, jak grałem w nią pierwszy raz, ale no faktycznie przechodziłem już bardzo, bardzo długi okres temu, na jakieś, można powiedzieć, spokojnie parę lat. Nie wiem, czy akurat wspominałem o tym tutaj na jakichś może pierwszych odcineczkach z tej serii, ale faktycznie był taki okres gdzieś tam dawniej właśnie, że jakby przestałem trochę grać w Gwinta, tak, trochę mi się ta gra znudziła i tak dalej, a właśnie później wyszła ta Wojna Krwi, wciągnąłem się, zagrałem sobie Wojnę Krwi i wróciłem też potem właśnie dzięki temu do Gwinta. Oczywiście potem też jakieś tam małe przerwy się zdarzały, aczkolwiek no głównie dzięki Wojnie Krwi tak naprawdę wróciłem, no i teraz jestem tutaj, gdzie jestem i robię dla was, widzowie, materiały, także naprawdę Wojna Krwi jest jedną z moich ulubionych i można powiedzieć takich najważniejszych tytułów, które sobie oczywiście pogrywałem. Was, widzowie, to oczywiście również zapraszam do pogrania, bo gierka naprawdę bardzo fajna, ma swój klimat. Faktycznie może jak te bitwy standardowe lub to nawet te skrócone, oprócz tych, wiecie, zagadek, gdzie trzeba coś pokombinować i tak dalej, no nieraz faktycznie ta gra trochę jest monotematyczna, tak? W sensie staje się monotonna, no bo ciągle mamy albo te same potwory do pokonania, albo ciągle Nilfgaard i tak dalej, ale naprawdę gierka ma naprawdę, powtórzyłem, nieważne, serio gierka ma bardzo, bardzo fajny klimat. Także cóż, widzowie, ja wam bardzo oczywiście dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną przez całą tą serię. Mam nadzieję, że cała ta seria wam się spodobała. Jeśli tak, to oczywiście docenicie teraz całą tą serię łapką w górę, subskrypcją na tym kanale. Zostawcie jakiegoś oczywiście komentarz dla zasięgów. Sprawdźcie linki w opisie, a my widzimy się już w kolejnych materiałach. Najprawdopodobniej to będą teraz materiały z Gwincika. Także see ya i do następnego.